Paweł Tomczyk, Edyta Kusior, Edith, witam Was bardzo gorąco. Witamy serdecznie. Witamy, witamy. Na początek chciałbym zapytać Was o kilka kwestii takich porządkowych. Jak Wam się podoba w Kielcach? No na tą chwilę ja nie chcę odbierać tutaj, można powiedzieć, zdania Edith, prawda, ale no powiem szczerze, ciekawe miasto, a przede wszystkim te krajobrazy, u nas tego nie ma na przykład. Ja jadąc tutaj, jak zobaczyłem te krajobrazy, to normalnie od razu mówię, kręcimy tutaj teledysk, nie? No tak, zdecydowanie, zgadzam się tutaj z Pawłem. Bardzo chętnie tutaj wrócę. Ale jeszcze nie wiadomo kiedy. Jeszcze nie wiadomo, ale... Na razie jesteśmy tutaj, żeby zrealizować jakiś tam swój nasz plan, prawda? I mamy nadzieję, że ten plan no, dojdzie do skutku. Tak, znaczy no, już jest w trakcie, można powiedzieć. Zapraszamy jutro wszystkich do klubu Black Horse Club, tak, który ma otwarcie takiego, oficjalne otwarcie. No, a na propozycję oczywiście zawsze czekamy. Ja tak delikatnie słowem wstępu, oni już przeszli do tego, o czym chciałbym dzisiaj z nimi porozmawiać na programie. Edith, to takie nawiązanie do Edith Piaf? Nie. To nie jest żadne nawiązanie do Edith Piaf, chociaż oczywiście cenię bardzo tą artystkę. Natomiast wzięło się to przede wszystkim z tego, że moi znajomi, moja rodzina, moi znajomi, nie wszyscy najbliżsi, po prostu w taki sposób do mnie się zwracali, więc było mi to najbardziej bliskie i tak też zostało. Chciałbym zapytać o Teatr Roma. Ale co konkretnie? Chciałbym zapytać konkretnie o koty i o Akademię Pana Kleksa. No tak. Były koty, była Akademia Pana Kleksa, jak najbardziej. Koty to była przygoda w chórkach. Tak naprawdę na drugim planie, a Akademia Pana Kleksa to już na pierwszym planie, na scenie, także się działo. Rozumiem, że to była przygoda najwcześniejsza z jakąśkolwiek dużą sceną? Z dużą sceną tak, tak, na pewno tak. Duże doświadczenie i tak naprawdę pierwszy kontakt, taki bardzo poważny, w takim prestiżowym bardzo miejscu, prawda? No i potem dzięki temu prestiżowemu miejscu trafiłaś na drogę do gwiazd. Droga do gwiazd była wcześniej niż Akademia Pana Kleksa i koty, ale bardzo, bardzo mile również wspominam. No to ja tutaj małą gafę strzeliłem, bo faktycznie twoja droga do gwiazd była wcześniej. Jeszcze wcześniej Piwnica pod Baranami, czyli tak można było powiedzieć z dołu do samej góry. Z dołu do samej góry, dokładnie. Piwnica pod Baranami to były czasy jeszcze mojego liceum, tak naprawdę konkursy recytatorskie, konkursy poezji śpiewanej, więc tak to się wszystko zaczęło. W takim razie mam pytanie do Pawła. Tomek tutaj też jest z nami w studio, tylko on jakby zajmuje się inną częścią naszego dzisiejszego programu. Do Pawła. Paweł, powiedz mi, jak trafiłeś, mam nadzieję, że Edyta się nie obrazi, takie cudo. A to tej tajemnicy nie zdradzę, ale naprawdę spotkaliśmy się, znaczy skontaktowaliśmy się przez przypadek. W lipcu tego roku, gdzie pod koniec, no w sierpniu podpisaliśmy umowę z wytwórnią My Music, a na początku września wyszedł nasz single Living Without You, gdzie właśnie w ten weekend kręcimy klipa do tego utworu. Edyta, jakich partii wokalnych można się dzisiaj spodziewać w klubie Black Horse? Partii wokalnych, no na pewno to będą trudne utwory po angielsku, pokazujące skalę moich możliwości, ale oczywiście nie całą skalę moich możliwości, więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, których tak naprawdę jeszcze nie ma na polskim rynku. Skoro Edith to nie nawiązanie do Edith Piaf, to... Czy pojawią się dzisiaj utwory osoby, której jesteś ogromnym idolką, Michaela Jacksona? Nie, pojawią się tylko i wyłącznie moje autorskie utwory, które znajdą się na płycie.
Ale rozumiem, że Michael Jackson to jeden z swoich ulubionych. Michael Jackson oczywiście, jeden z moich ulubionych artystów, zresztą tak naprawdę trudno tutaj w ogóle powiedzieć, że nie, to jest tak wielka osobowość, że wydaje mi się, że każdy artysta marzyłby, żeby chociaż, nie wiem, w 1/10 po prostu stać się kimś takim, jakim był Michael, więc tutaj no nie można się na pewno do niego w żaden sposób porównywać. Oczywiście można stawiać sobie za cel cały czas, żeby dążyć do takiej doskonałości, natomiast tak, uwielbiam go zdecydowanie. No to ja życzę ci tego, żeby Edyta Kusior stała się Edith, taką bardzo dużą. Bardzo dużą Edith, tak, zdecydowanie. Słuchajcie, chciałbym zapytać was jeszcze o plany na najbliższy czas. Rozumiem, że to, co będzie dzisiaj i jutro, to taka nasza przygoda z wami w Kielcach. A dalej, gdzie was będzie można spotkać, usłyszeć, zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie? Już nie mówiąc o przekolaniu, bo pewnie tak się jeszcze nie da. Możemy powiedzieć w ten sposób, że no, kończymy teraz klipa, w trakcie jesteśmy robienia już następnego utworu, choć już mamy trzy utwory, czwarty jest w trakcie pisania, Edith jest w trakcie pisania tekstu do czwartego i tworzymy właśnie też produkcję już następnego utworu. Dążymy po prostu do osiągnięcia celu, czyli płyty. Gdzie na pewno się ukaże na naszej stronie www.edit.com.pl. Musiała być ta reklama i oczywiście zapraszamy na Facebooka. No tak, no bo Facebook to takie narzędzie, dzięki któremu artysta może się kontaktować, porozumiewać ze swoimi fanami, czego wam oczywiście życzę. Kiedy można się spodziewać płyty? Są już jakieś takie prześwity w głowie? To znaczy, na pewno nie chcę tutaj mówić o konkretnym terminie. Nie chciałabym, żeby ta płyta była profesjonalna i taka, żebym mogła być z niej kiedyś dumna, ponieważ to nie jest sztuką nagrać płytę, której w tej chwili będę zadowolona. Chciałabym posłuchać sobie za 10 lat i powiedzieć, kurczę, ale fajne numery, więc na pewno będzie za jakiś czas, wtedy, kiedy utwory, które będę miała szansę też wybrać utwory na tą płytę, żeby po prostu pasowały do całej koncepcji, więc w tej chwili trwają przygotowania, kolejne utwory są w trakcie realizacji i zobaczymy. No, wybierzemy na pewno najlepszy termin. Najlepsza będzie. Dokładnie. No to ja wam tego życzę z całego serca. Chciałem tylko jeszcze zapytać, jak się udała sesja zdjęciowa? Sesja zdjęciowa, która teraz, rozumiem, jest na Facebooku, backstage, tak? To znaczy tak, nie mam jeszcze zdjęć, które na pewno pokażę, jak już będą gotowe. Jestem bardzo zadowolona z tej sesji zdjęciowej, na pewno lubię taką pracę, która jest na luzie. I tutaj właśnie tak było, bardzo dobrze się bawiłam, bardzo fajna ekipa mi towarzyszyła w tym wszystkim, także bardzo mile wspominam i to też jest takie wyzwanie dla artysty, pokazanie się po prostu z innej strony, bo wiadomo, wiem o tym, że śpiewać to jest coś, co kocham, coś, co robię od dziecka, natomiast pozowanie do zdjęć to nie jest coś, co robię od dziecka, więc tak naprawdę dla mnie cały czas nowe doświadczenia i cały czas się uczę. Bardzo gorąco wam dziękuję za to, że przybyliście dzisiaj do studia. Udanej imprezy wam życzę, oby jak najlepiej się śpiewało.